Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszej sesji. Otwieram 36. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, jest to pierwsza sesja w tym roku. To jest takie ważne, dlatego że dopiero w lutym, pod koniec lutego zaszła konieczność zmiany budżetu, a to świadczy o tym, że budżet, który przyjęliśmy w grudniu, jest bardzo dobry i jest bardzo dobrze skonstruowany. To jest takie znamienne. Tu gratulacje dla pani skarbnik, dla panów starostów, dla pana wicestarosty, dla pana starosty, bo to świadczy o tym, że budżet jest po prostu dobry. Szanowni Państwo, witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie. Witam panów starostów, którzy są obecni tutaj na sesji. Witam panią skarbnik. Witam panią skarbnik, witam panią Ulę, która obsługuje nas tutaj technicznie. Witam wszystkich widzów telewizji Barsat, którzy nas oglądają, wszyscy mieszkańcy powiatu, a wiem, że nawet oglądają nas widzowie w całej Polsce, a nawet wiem, że za granicą również, prawda? Wiem, że oglądają nas na przykład w Wielkiej Brytanii. Szanowni Państwo, na początek chciałbym stwierdzić prawomocność obrad. Dlatego bardzo proszę wszystkich radnych o kliknięcie zakładki kworum i sprawdzimy, ilu nas jest. Przypomnę, że żeby sesja była prawomocna, wystarczy 9 radnych. To jest te minimum. Już w tej chwili widzę, że jest obecnych 11, więc już na pewno będzie sesja prawomocna, ale jeszcze poczekamy. Już jest 12. Jeszcze pan Jerzy Szarejko dzwonił przez chwilę do mnie i wiem, że jest, dlatego pana Jerzego prosimy, jeśli nas słucha, o... Już jest 14. Już jest 14. Jeszcze czekamy, aż się zaloguje pan Szarejko. Wiem, że jest, bo dzwonił przed chwilą do mnie. No, widocznie ma jakiś problem z zalogowaniem się. Wobec tego stwierdzam, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 14 radnych, 3 radnych jest nieobecnych. Stwierdzam wobec tego, że sesja jest prawomocna i możemy podejmować wszystkie uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu, ustalenie porządku obrad. Porządek obrad wszystkim radnym został przedstawiony na platformie e-sesja. Każdy z radnych widział ten porządek. Ja jeszcze tylko zapytam pana przewodniczącego zarządu, czy nie wnosi żadnych uwag? Nie. Wobec tego przeczytam porządek obrad i poddam go pod głosowaniem. Czyli proponowany porządek obrad wygląda w następujący sposób. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 36. Rady Sesji Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 35. Sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń zarządu powiatu między sesjami. Punkt szósty, sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powiatu. Punkt siódmy, informacja o sytuacji w oświacie po zakończeniu pierwszego semestru nauki.
Punkt 8. Podjęcie uchwał w sprawach i tutaj będą zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego oraz zmiany w budżecie. Punkt kolejny uchwał to udzielenie pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu. Punkt D. Uchwalenie powiatowego programu profilaktycznego z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie bartoszewskim na lata 2021-2022. I punkt E. Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021. No, sprawy różne i zamknięcie obrad 36. Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Szanowni Radni, poddaję to pod głosowanie. Proszę, kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad, który przez chwilę przeczytałem? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Czekamy na wyświetlenie. O, jest, dobrze. Już 12 jest za. Jeszcze pan Zbigniew na dolny jeszcze. Panie Ulu, to bardzo proszę też zaznaczyć pana na dolnego. Jeszcze pan radny Piotr Stapaj. Czekamy na pana Piotra jeszcze. Jest, dobrze. Stwierdzam, szanowni państwo, że Rada Powiatu Bartoszewskiego zatwierdziła porządek obrad. Wobec tego przechodzimy do dalszego procedowania i punkt 4 to przyjęcie protokołu obrad 35. Sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Stwierdzam, że nie zgłoszono uwag do protokołu, który był wyłożony w Biurze Rady Powiatu, więc proponuję, abyśmy przyjęli ten protokół przez aklamację. I przechodzimy do wobec tego punktu 5. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w związku z tym bardzo proszę pana starostę o przedstawienie informacji z posiedzeń Zarządu Powiatu. Bardzo proszę, panie starostę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 35. a 36. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 30 grudnia 2020 roku i 25 lutego 2021 roku. W powyższym okresie czasu zarząd obradował na 6 posiedzeniach. To jest w dniu 31 grudnia 2020 roku, 19 stycznia, 3, 10, 16 oraz 23 lutego bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 85/237/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020. Zmiana ta wynika z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o zmniejszeniu dotacji celowej na po pierwsze składki na ubezpieczenie zdrowotne i po drugie finansowanie zadań związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Zmiana dotyczyła również przeniesienia między paragrafami. 2. Uchwała nr 85/238/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2020-2030. 3.
Uchwała nr 85/239/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz gminy Bartoszyce gruntu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej. Użyczenie dotyczy gruntu znajdującego się w pasie drogi powiatowej nr 1958N na odcinku Maszewy Nuny w celu wybudowania oświetlenia ulicznego. 4. Uchwała nr 85/240/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do zawierania umów cywilnoprawnych mających bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz powiatu. W związku z podziałem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bartoszycach na 3 jednostki zarząd udzielił upoważnienia pani Danucie Bill, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 1 w Bartoszycach, do zawierania w ramach 3 jednostek umów cywilnoprawnych. 5. Uchwała nr 86/241/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 57/166/2020 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej z kandydatem wybranym na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Uchwała dotyczy podniesienia wynagrodzenia dyrektorowi szpitala. 6. Uchwała nr 86/242/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi bartoszyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2021 oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa. 7. Uchwała nr 87/243/2021 z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. 8. Uchwała nr 87/244/2021 z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bartoszycki za 2020 rok. Uchwała ta zgodnie z wymogami została przekazana radnym w dniu 10 lutego 2021 roku. Przez system e-sesja znajduje się w zakładce komunikaty, jeśli ktoś chce się temu przyjrzeć, a taką mam nadzieję bardzo dokładnie. 9. Uchwała nr 87/245/2021 z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia zaliczki pobieranej za zużytą energię cieplną w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu bartoszyckiego. Uchwała ustala zaliczkę w wysokości 2,50 zł za metr kwadratowy za zużytą energię cieplną w lokalach przy ulicy Limanowskiego. 10. Uchwała nr 90/246/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii zarządu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do drogi dróg gminnych. Na wniosek zarządu powiatu braniewskiego zarząd pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie miasta Braniewa. No i tradycyjnie w tym okresie przedsesyjnym zarząd powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się właśnie sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Także dziękuję. Panie Przewodniczący, to tyle. Bardzo dziękuję. W zasadzie pan starosta za chwileczkę znowu, mam nadzieję, podejdzie do mównicy. Dlatego, że punkt kolejny to jest punkt 6. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu za rok 2020. Panie starosto, czy pan chciałby? To bardzo proszę pana starostę. Pan starosta przedstawi to sprawozdanie. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałbym jednak, ponieważ to sprawozdanie jest takie bardzo precyzyjnie ujmujące zadania, które wykonywaliśmy,
w ramach działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszewskiego w 2020 roku, to chciałbym Państwu przybliżyć też w pewnym skrócie i skład komisji, i to, czym ta Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszewskiego się zajmowała w 2020 roku. Otóż tak, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszewskiego została powołana zarządzeniem nr 8 łamane na 2015 starosty bartoszewskiego z dnia 23 lutego 2015 roku, czyli tak naprawdę obchodziliśmy tutaj sześciolecie tej komisji, w celu wspierania realizacji zadań starosty z zakresu zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w innych ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja swoją działalność w 2020 roku realizowała w takim składzie. Przewodniczący Zbigniew Nadolny, starosta, członkowie. I tutaj członkowie są delegowani przez różne instytucje. I po pierwsze, delegowani przez Radę Powiatu Bartoszewskiego to są panowie Bartłomiej Hilmanowicz i pan starosta Władysław Bogdanowicz. Po drugie, powołani przez starostę bartoszewskiego to jest pan Andrzej Harchaj, komendant straży pożarnej państwowej powiatowej, pan Grzegorz Klimczak, inspektor nadzoru budowlanego i pani Monika Biculewicz, rzecznik ochrony praw konsumentów. Po trzecie, delegowani przez komendanta powiatowego policji. To jest pan Przemysław Fiertek, komendant powiatowy, i pan Krzysztof Szczepański. Po czwarte, wskazany przez prokuratora okręgowego. Tą osobą jest pan Radosław Snopek, nasz prokurator rejonowy. Następnie czterech uczestników z głosem doradczym jest powołanych do tej komisji. I po pierwsze, wskazanym przez pana burmistrza Bartoszyc jest pan komendant Straży Miejskiej, pan Jerzy Szostak. Wskazanym przez komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie jest pan komendant posterunku w Bezledach, Mariusz Haraw. I wskazanym przez dyrektora Szpitala Powiatowego w Bartoszycach jest pan wicedyrektor, dyrektor do spraw administracyjnych i technicznych, pan Jarosław Kuper. Szanowni Państwo, w pracach komisji poza jej członkami uczestniczyły również zapraszane osoby mające wpływ na bezpieczeństwo właśnie w naszym powiecie. I byli to między innymi burmistrzowie i wójtowie lub ich przedstawiciele, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciele kierowników służb, inspekcji i straży powiatu, przedstawiciele kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracownicy merytoryczni do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z urzędów miast i gmin powiatu bartoszyckiego. I komisja działała w oparciu o przepisy określone tam w artykule 38 a, b, c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz o oparciu o własny regulamin działania. Posiedzenia komisji zwoływał, prawda, przewodniczący, powiadamiając wszystkich zainteresowanych o terminie, miejscu i porządku obrad. Z posiedzeń komisji sporządzane były protokoły. I w 2020 roku komisja nasza obradowała czterokrotnie wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego i realizując swoje zadania, komisja podejmowała tematykę zgodną z planem pracy na 2020 rok. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną spowodowaną pandemią koronawirusa oraz wprowadzenia stanu epidemii w kraju i związane z nimi ograniczenia, komisja obradowała w trybie zdalnym na zasadzie przedkładania raportów dla przewodniczącego komisji z podejmowanych działań oraz realizacji zadań zaplanowanych na rok 2020. W przedłożonych raportach rozpatrywano następujące zagadnienia. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2020 rok, podsumowanie działań służb, inspekcji i straży w okresie zimowym, podsumowanie zimowego utrzymywania dróg, stan nawierzchni dróg po okresie zimowym, informacja z zakresu realizacji zadań związanych z ochroną konsumentów w 2020 roku, zagrożenie epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, przygotowanie służb, inspekcji, straży i samorządów do sezonu letniego, klasyfikacja zagrożeń, przeciwdziałania, profilaktyka, zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne w okresie letnim, zagrożenia weterynaryjne w miesiącach letnich, ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie realizowania przepisów ustawy, prawo budowlane, przedsięwzięcia wszechstronnego przygotowania samorządów do sezonu zimowego. Tutaj chodzi o współdziałanie podmiotów. Przygotowanie służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego. Zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu w okresie zimowym. Przygotowanie szpitala powiatowego do funkcjonowania w okresie zimowym i w stanie wyższej konieczności, czyli utworzenie, tutaj mam na myśli, oddziału tak zwanego covidowego w ilości 31 łóżek.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zapewnienie ciągłości kierowania i dowodzenia w okresie świąteczno-noworocznym i ocena realizacji zadań przyjętych na 2020 rok. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju oraz zdiagnozowania pierwszych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w województwie warmińsko-mazurskim zostały zwołane posiedzenia Komisji oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omówiono aktualną sytuację epidemiczną w powiecie bartoszyckim przez członków komisji. Podczas posiedzenia wypracowano algorytm postępowania w celu niwelowania zagrożenia oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy służbami i inspekcjami a administracją samorządową na terenie powiatu bartoszyckiego. I tutaj mamy daty, w których wykonywaliśmy tutaj swoje zadania. I tak w dniu 24 marca 2020 roku do członków Komisji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostało przesłane pismo o odwołaniu posiedzenia i przedłożenia raportów właśnie w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w naszym województwie, w naszym powiecie również. W kolejnych dniach, w dniu 16-20 do członków Komisji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostały przesłane kolejne pisma o odwoływaniu tych naszych posiedzeń takich na żywo i przedkładaniu raportów z zadań, które zostały przydzielone poszczególnym służbom. I tak to trwa, Szanowni Państwo, do dzisiaj. I chcę jeszcze tutaj dodać, że w tych przesyłanych właśnie raportach zaprezentowano plan między innymi właśnie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021, omówiono zasady bezpiecznego użytkowania obiektów w okresie zimowym i działania w przypadku zwiększania się stanu zagrożenia epidemiologicznego. W 2020 roku w raportach przedstawianych przez Komisję w punkcie sprawy różne omawiane były między innymi takie sprawy jak kwestie osób samotnych, starszych, w ogóle bezdomność w okresie zimowym. Postępowanie i kompetencje podmiotów w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt, w tym zwierząt bezpańskich, dziko żyjących, agresywnych, uczestniczących w wypadkach drogowych. W swoim całorocznym działaniu Komisja jako organ doradczy i opiniotwórczy wypełniła swoje ustawowe zadania jako pomoc w realizacji zadań starosty powiatu bartoszyckiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podsumowując działalność Komisji za 2020 rok, należy stwierdzić, że osoby wchodzące w jej skład wykazywały się dużą aktywnością i zaangażowaniem w przedstawienie merytorycznych działań podejmowanych i wynikających z planu pracy Komisji pomimo panującej pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Priorytetem Komisji w 2021 roku w dalszym ciągu powinny być działania ukierunkowane na realizację zadań rzutujących na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu. Wszystkie dokumenty związane z działalnością Komisji w 2020 roku, czyli protokoły, raporty, listy obecności, sprawozdania znajdują się w sali 302 w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach w teczce spraw oznaczonych numerem 5511. Szanowni Państwo, to tyle z działalności Komisji w ubiegłym roku. W tym roku, jak Państwo widzą, a szczególnie w ostatnich dniach, sytuacja epidemiologiczna się nasiliła, szczególnie w naszym województwie warmińsko-mazurskim i również w naszym powiecie bartoszyckim. W związku z czym ta nasza działalność Komisji właśnie do spraw bezpieczeństwa, jak też Powiatowego Zespołu do spraw zarządzania kryzysowego, będzie odbywała się na bieżąco, systematycznie, aczkolwiek w większości swoich przypadków też zdalnie. Przy czym chcę tutaj powiedzieć, wszystkie służby znają swoje zadania, wiedzą, co mają robić i tak też je wykonują. To, że rozszerza się u nas ilość zakażeń, spowodowana jest czynnikami już czysto ludzkimi, ponieważ stwierdzono w 24 próbkach 70% zbadanych tych próbek wykazało, że jest to wirus już zmutowany, właśnie ten tak zwany angielski, który ma tę zaraźliwość dużo wyższą niż wcześniej SARS-CoV-2. W związku z czym jest tutaj z naszej strony duży apel o to, żebyśmy jednak potraktowali to bardzo poważnie i rzeczywiście ten lockdown, który gdzieś tam wisi w powietrzu nad nami wszystkimi, wprowadzili sami już we własnym zakresie w swoje życie osobiste. Ponieważ, Szanowni Państwo, no, przenoszenie tego wirusa przez ludzi, powiedzmy sobie młodszych, powoduje to, że zakażają się rodzice, dziadkowie, a tam już nie ma żartów. Widzimy, jakie są tego skutki. Liczba zgonów utrzymuje się u nas też na takim stałym poziomie, ale to jest codziennie, umierają osoby.
praktycznie, jedna do trzech z powodu właśnie COVID-a, więc zadbajmy o to bezpieczeństwo sami, bo jak my sobie sami nie pomożemy właśnie w taki sposób, nie przemieszczając się, nie ryzykując wszelkiego rodzaju wycieczek, wyjazdów, takich powiedzmy sobie turystyczno-wakacyjnych, to nikt nam w tym nie pomoże, największe obostrzenia niczego tutaj nie wprowadzą. Także dbajmy naprawdę o siebie, dbajmy o rodzinę, bo to w tej chwili wydaje się być tutaj najważniejsze i musimy się sami z tymi sprawami tak naprawdę zająć. O to apeluje cały czas nasz rząd, pan premier, pan prezydent, apelują władze sanepidu krajowego, wojewódzkiego, powiatowego, apelujemy i my, żebyście państwo byli naprawdę bardzo ostrożni, bo zaraźliwość tego nowego angielskiego wirusa, tak go nazwijmy, jest dużo wyższa niż poprzednika i te zakażenia mogą się nasilać. Tak dodam państwu jeszcze w ramach pewnej ciekawostki, takiej oczywiście takiej smutnej, że my w Polsce również wyhodowaliśmy własną odmianę wirusa. Wyhodowaliśmy oczywiście w cudzysłowie. Nazwano go wirusem podlaskim, bo stwierdzono tam specyficzny genom. No i tak to wygląda, że mamy też takiego wirusa u nas. Dlatego też raz jeszcze apel przy tej właśnie okazji o to, żebyśmy naprawdę pilnowali siebie, pilnowali rodziców, pilnowali dziadków, no i próbowali jakoś tak przetrwać ten trudny czas, nie angażując się specjalnie w wyjazdy, w różnego rodzaju przebywanie na zewnątrz, w większych grupach i szczególnie bez maseczek. No w tej chwili państwo wiedzą, że zalecenia od jutra, od pojutrza, od soboty będą dużo bardziej restrykcyjne, że tak naprawdę wymagane będą tylko maseczki, przyłbice to jako dodatkowe sprawy, już nie mówimy tu o szalikach, o chustach, tylko właśnie o maseczkach i z tych wszystkich badań i obserwacji, jakie do tej pory można było przeprowadzić, okazuje się, że właśnie tego typu maseczki, której ja w tej chwili tutaj występuję, w której tutaj większość z nas jest, są te chirurgiczne maseczki, są najbardziej w sumie skuteczne. No trzeba je zmieniać, tak, co kilkanaście godzin, nawet nie kilkanaście, co kilka godzin powinno się to robić przy ciągłym używaniu. W związku z czym starajmy się używać tych takich maseczek, które są jakby zalecane w tym momencie. Dezynfekcja oczywiście pozostaje tutaj bezwzględną rzeczą. Starajmy się to robić jak najczęściej, głównie ręce. No i to są takie prośby i zalecenia, bo tak jak tu już powiedziałem na wstępie, jak sami sobie nie pomożemy, to będzie bardzo trudno, żeby ktokolwiek nam w tej profilaktyce ustrzeżenia się zachorowania na COVID, a jeszcze o innych zmutowanych, powiedzmy sobie, przez zmutowanego wirusa wywołaną chorobę zapobiegł. Także, Szanowni Państwo, pilnujmy się, my tutaj ze swej strony, jako Komisja Bezpieczeństwa Porządku Powiatu Bartoszyckiego i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, zgodnie zresztą z wytycznymi pana wojewody, panów ministrów, szczególnie pana premiera i ekspertów, żebyśmy się tutaj mogli wszyscy razem uchronić przed tymi najgorszymi konsekwencjami choroby COVID-19. Także ja tyle, panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie starosto. Ja jeszcze tylko podkreślę, że to, co pan starosta powiedział, jest to niezwykle ważne. Pamiętajcie państwo, DDM, dystans, maseczka i dezynfekcja. Dystans, dezynfekcja i maseczka. To są niezwykle ważne sprawy. No i szczepienia. Jeśli jest możliwość, nie rezygnujcie państwo ze szczepień, bo one są naprawdę bardzo ważne i dają szansę na to, że jakoś z tego wyjdziemy. Szanowni Państwo, przechodzimy do dalszego punktu porządku obrad. Tym razem jest to informacja o sytuacji w oświacie po zakończeniu pierwszego semestru nauki. Szanowni Radni otrzymali tę informację. Ona jest na platformie e-sesja. Wszyscy się oczywiście z tą informacją zapoznali. Ona jest dość obszerna. I to jest informacja dla radnych na temat właśnie tej sytuacji w oświacie. Także możemy przechodzić do następnego punktu, podjęcie uchwał w sprawach. Od razu na początku powiem, że wczoraj odbyło się posiedzenie komisji w sprawie zaopiniowania
tych właśnie uchwał dzisiejszych i stwierdzam, że komisja wszystkie uchwały zaopiniowała pozytywnie. Wobec tego możemy spokojnie przystąpić do przegłosowywania tych uchwał. Otóż pierwsza uchwała to jest dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego i przeczytam tę uchwałę. Uchwała nr 36/176/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031. Na podstawie artykułu i tak dalej, Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. WPF Powiatu Bartoszyckiego na lata 21-31 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 21-31 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja tylko przypomnę, że ta uchwała jest konsekwencją tej uchwały, którą za chwileczkę będziemy przyjmowali. Więc czy chodzi o to, czy tak, ja rozumiem to pytanie. Pan Pająk pyta, czy najpierw trzeba WPF-kę, a potem budżet, czy najpierw budżet, potem WPF-kę. Otóż pani sekretarz stwierdzi, że kolejność jest prawidłowa, że najpierw robimy WPF-kę, a potem budżet. Chociaż w zasadzie moim zdaniem to nie ma większego znaczenia. Ale tak powinno być zgodnie z zaleceniami RIO, podejrzewam. Tak, dobrze. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 21-31, uchwała, którą przed chwilą przeczytałem. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Kliknij głosowanie. Na razie 7 radnych głosowało. 8 już widzę. Czekamy na dalsze głosowania, na dalsze głosy. Dokończymy to głosowanie, spróbujemy jeszcze raz sprawdzić kworum. Na razie jest 11 radnych jest za. To już świadczy, to już uchwała jest przegłosowana. Poczekajmy jeszcze. Pan Zduniuk, pan Olejnik i pan Kurach jeszcze. Czekamy na 3 głosy. Tak przy okazji poinformuję jeszcze, że dzwonił właśnie przez chwilę do mnie pan Szarejko, który nas ogląda, widzi, ale nie może głosować, więc mówił, że jest za, ale musi się po prostu zalogować, żeby dlatego sprawdzimy jeszcze raz kworum
zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze chwilę poczekamy. Coś dzisiaj z internetem jest niedobrze. Internet ucieka. No, jeszcze minutkę zaczekamy. Jeśli się nic nie zmieni, przyjmiemy ten wynik, który się w tej chwili wyświetla. Jeszcze dwie osoby. Jeszcze czekamy na pana Zduniuka, pana radnego Zduniuka i pana radnego Kuracha. Dobrze, szanowni państwo, w związku z tym, że czekamy już dość długo, trudno, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami 12 osób za przyjęła wieloletnią prognozę Powiatu Bartoszyckiego. Przechodzimy wobec tego do sprawdzenia kworum, tak jak zapowiedziałem, dlatego bardzo proszę w tej chwili o kliknięcie zakładki kworum w portalu e-sesja i sprawdzimy, kto jest, a kogo nie ma. Jest 13 radnych. Pan Piotr Stapaj był obecny dzisiaj, a w tej chwili jeszcze się nie kliknął kworum albo nie ma internetu. I pan Jerzy Szarejko, jeśli nas słyszy, a pewnie słyszy, też proszę kliknąć zakładkę kworum. Właśnie pan Jerzy Szarejko dzwoni. No jak, Jurek, czemu? Nie mogę wejść potwierdzić kworum. Ale dlaczego? Ja was oglądam, ale nie mogę potwierdzić kworum. Ale to kliknij w zakładkę kworum na samym dole, z lewej strony. Ja na YouTubie was mam. Wszystko słyszę, a wszedłeś w portal e-sesja? A to dlatego nie możesz się zalogować. Trudno, Jurek. No na razie cześć. Trudno. Szanowni państwo, stwierdzam, że w tej chwili jest 13 radnych. To też jest ilość, która jest wystarczająca do podejmowania wszystkich uchwał. Nie wiem, co z panem Stapajem Piotrem, który był wcześniej obecny. Może jeszcze chwilę poczekajmy. O, już jest, już pan Stapaj jest w porządku. Czyli 14 radnych, tak jak było
Trudno. Szanowni Państwo, wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Tym kolejnym punktem jest uchwalenie budżetu powiatu na rok 2021. Tutaj troszeczkę będę miał dłużej do przeczytania. Wobec tego proszę o cierpliwość i posłuchajcie Państwo. Uchwała numer 36/177/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Tutaj jest dalej podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 664 817,22 zł. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 100 297 797,62 zł. Dochody, w tym dochody bieżące w wysokości 89 610 216,72 zł, a dochody majątkowe w wysokości 10 687 580,90 zł. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 189 392,64 zł. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 114 759,299,80 zł. W tym bieżące wydatki to 84 806 324,72 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 29 952,975,08 zł. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 27 862 975,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 miliony zgodnie z załącznikiem 3b. Wydatki, punkt czwarty. Wydatki i dochody związane z realizacją pierwsze. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik 4a i 4b. 2. Zadania wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 5. 3. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 665 498,03 zł zgodnie z załącznikiem 7. Paragraf 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 461 502,18 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5 593 700 zł, wolnymi środkami w wysokości 2 636 372,82 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6 231 429,36 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 18 867 802,18 zł. Rozchody w wysokości 4 406 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 4. Listy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na pierwsze sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 miliony. 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 363 700 zł. 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych i wykup obligacji w kwocie 4 406 300 zł. Paragraf 5.
ustala się dochody i wydatki zadań zrealizowanych ze środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów finansowych z udziałem tych środków. Pierwsze dochody w wysokości 87 500 zł i wydatki w wysokości 2 665 498 zł i 3 grosze. Paragraf 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9. Paragraf 7. Ustala się przychody i dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych oraz jednostki samorządu terytorialnego i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tu dziennik ustaw z dnia 20 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Punkt pierwszy, przychody w wysokości 3 945 602 zł i wydatki w wysokości 3 945 602 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf 8. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 99 027 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, czyli nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, rentowe po zmianie wynosi 1 420 973 zł. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle uchwała i myślę, że możemy przejść do głosowania. Dlatego zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przed chwilą przeze mnie uchwały, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu. I znowu czekamy na głosowanie. 13 radnych już zagłosowało. Jeszcze pan radny Figat. Czekamy jeszcze na pana Mirosława Figata. No widzicie państwo, to jest urok sesji zdalnych. Czasami po prostu trzeba poczekać. Dobrze. Wobec tego, że pan Mirosław Figat nie może się pewnie połączyć, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami... O, jest, już się połączył, fajnie. 14 głosów za, czyli wszyscy obecni na sesji radni głosowali za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała dotycząca udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu i pozwólcie państwo, że też przeczytam tę uchwałę. Uchwała nr 36/178/21 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dzisiejszego dnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu i po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu Bartoszyckiego udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie 2 miliony złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych pod nazwą budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512
wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce. Czyli widzicie Państwo, chodzi o most. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2021 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego nr 35, łamane na 169/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bartoszyckiego na 2021 rok. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy powiatem bartoszyckim a województwem warmińsko-mazurskim. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy wobec tego do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? A kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze jeden głos. Jest. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała, którą też pozwolę sobie przeczytać. Uchwała numer 36, łamane na 179, łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia dzisiejszego w sprawie uchwalenia powiatowego programu profilaktycznego z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie bartoszyckim na lata 2021-2022. Długi tytuł uchwały. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się powiatowy program działań profilaktycznych z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie bartoszyckim na lata 2021-2022, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego i uchwała wchodzi w życie, to jest paragraf trzeci, wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Ten program jest oczywiście zamieszczony na stronie e-sesja. Wszyscy radni się z nim zapoznali. Wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania. Wobec tego zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, a kto z panów radnych się wstrzymał od głosu? Jeszcze chwilę poczekamy. Jeszcze czekamy na pana Piotra. Jest, dobrze. Stwierdzam wobec tego, że Rada tę uchwałę przyjęła. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 36, łamane na 180, łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 lutego 2021 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się następujący plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Punkt pierwszy.
drugi kwartał. A kontrola wykonania budżetu powiatu za rok 2020, przygotowanie opinii w sprawie wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki, sporządzenie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium zarządowi powiatu. B. Kontrola wyjazdów służbowych, ryczałty samochodowe za lata 2017-2020 w starostwie powiatowym. Punkt drugi, trzeci kwartał. Kontrola w liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach w zakresie realizacji planu finansowego szkoły za pierwsze półrocze 2021 roku. Wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe, zamówienie publiczne. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Komisji Rewizyjnej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Możemy wobec tego przejść do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciw? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? No, wreszcie mamy uchwałę, która jest niejednogłośnie przyjęta. Czekamy jeszcze na pana Marcina Matejunasa i na pana Piotra Stapaja. Jeszcze jak zwykle pan Piotr. Jest. Dobrze. Stwierdzam, Szanowni Państwo, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok głosami 12 za i dwa głosy wstrzymujące się. Szanowni Państwo, zakończyliśmy w tej chwili uchwalanie uchwał. Wobec tego przechodzimy do punktu 9. Sprawy różne. Czy pan starosta chciałby zabrać głos? Tak, bardzo proszę pana starosta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy. Ja chcę tutaj z tego miejsca przypomnieć, że dnia 1 marca, czyli w ten najbliższy poniedziałek, obchodzimy święto żołnierzy niezłomnych. Z racji tego święta przygotowywane zawsze były pewne uroczystości upamiętniające właśnie tychże naszych żołnierzy wyklętych, jak są inaczej nazywani. W związku z faktem, że województwo warmińsko-mazurskie zostało w zasadzie już od soboty włączone do tak zwanej czarnej strefy i powiat bartoszycki w tym również będzie uczestniczył, więc te obostrzenia i ten rygor sanitarny jest zwiększony. Chciałem tutaj Państwa poinformować, a jednocześnie poprosić, żeby każdy na swój sposób, kto identyfikuje się z obchodami tego święta, uczcił pamięć tych wspaniałych ludzi, którzy walczyli o naszą wolność, o nasze niepodległe państwo. My tutaj w takim gronie trzech osób z panem starostą Bogdanowiczem i z panem przewodniczącym Darskim mamy zamiar w poniedziałek o godzinie 12 uczestniczyć w złożeniu wiązanki kwiatów i zapaleniu zniczy właśnie pod pomnikiem Orła Białego i to chcemy właśnie poprzez to wyrazić jakby Państwa intencje i w imieniu właśnie wszystkich tych osób, które to święto akceptują, właśnie złożyć taki hołd ludziom, którzy bronili naszego kraju, poświęcając własne życie. Chcę o tym przypomnieć, żebyśmy godnie uczcili w tym dniu choćby chwilą pamięci
czy jakichś wspomnień właśnie tych ludzi, bo oni zasłużyli na to i zawsze będą zasługiwali na naszą pamięć. Także dziękuję bardzo. Jednocześnie raz jeszcze tutaj proszę o przestrzeganie tych wszystkich rygorów sanitarnych, które będą tutaj nam zalecone już od soboty. Dzisiaj już tutaj mamy informację, że jest ponad 12 142 zakażeń w skali kraju, 286 osób już zmarło. Więc Szanowni Państwo, to nie jest już zabawa, to jest walka o życie ludzkie i pamiętajmy o tym i proszę, pilnujmy siebie, pilnujmy naszych rodzin, najbliższych, szczególnie starszych osób przed zachorowaniami, bo skutki są już w tej chwili naprawdę bardzo tragiczne. Także dziękuję bardzo, życząc mimo wszystko no, jakiejś pogody ducha i optymizmu, że te lepsze czasy przyjdą, no przyjdą na pewno, tylko kiedy. Wiosna się zbliża, może wraz z tą wiosną zmienią się tutaj nasze, że tak powiem, poglądy, czy może nie poglądy, ale zmieni się sytuacja związana właśnie z rozszerzaniem się tych zakażeń. Ale pamiętajmy, to zależy tylko i wyłącznie od nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście dołączam się do tego apelu pana starosty, bo to są rzeczy niezwykle ważne. Bardzo wiele, proszę Państwa, zależy od naszej takiej samodyscypliny i tego, abyśmy z pokorą przyjmowali te restrykcje. Ja wiem, że nie jest łatwo, wiem, że nikomu nie jest łatwo, mi też nie jest łatwo, Państwu nie jest łatwo. Nie jest przyjemnie nosić maseczkę, ale po prostu musimy to robić. Dlatego życząc wszystkim Państwu dużo zdrowia, zamykam obrady 36. zwyczajnej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.